W Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej w Cieplewie odbyła się pierwsza konferencja sołtysów Pomorza. Toczyły się liczne wykłady, debaty i dyskusje. Co ciekawe, na sali zobaczyć można było sołtysów z praktycznie całej Polski. To świetna nowina, gdyż dzięki temu sołtysi mogli wymienić doświadczenia, nawet te z najtrudniejszych chwil, jak w przypadku miejscowości Rytel i ówczesnego wtedy sołtysa, który musiał zmierzyć się ze skutkami pamiętnej nawałnicy z 2017 roku. Jako Stowarzyszenie Sołtysi Pomorza mamy to wpisane w swoje DNA tak naprawdę. Chcemy między innymi organizować tego typu wydarzenia po to, żeby sołtysi mogli się ze sobą spotkać, żeby mogli ze sobą porozmawiać, powymieniać doświadczenia, ale też czegoś się ciekawego nauczyć, poznać ciekawych ludzi, tak jak na przykład dzisiaj pana profesora Adama Bodnara. Rzeczywiście, wykład Rzecznika Praw Obywatelskich z lat 2015-2021 profesora Adama Bodnara Rozwój demokracji na obszarach wiejskich spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród sołtysów. Uważam, że my nie możemy o demokracji myśleć tylko i wyłącznie w kategoriach wyborów. Demokrację kształtujemy każdego dnia poprzez nasze zaangażowanie w sprawy społeczności na różnych szczeblach, czy to na szczeblu gminnym, powiatowym, czy także na szczeblu sołectw. Tego typu konferencja jest bardzo ważna, ponieważ sołtysi, można powiedzieć, są tym najniższym szczeblem demokracji. To oni poprzez swoje decyzje, ale także poprzez zaangażowanie mieszkańców sołectw pokazują, na czym polega aktywne obywatelstwo. Jednym z patronów honorowych wydarzenia było Starostwo Powiatu Gdańskiego. Nam, jako Powiatowi Gdańskiemu, udało się wesprzeć tę inicjatywę, kiedy sołtys Pomorza, pan Michał Nowak, przyszedł z prośbą o wsparcie. Uznaliśmy, że warto takie inicjatywy propagować. Jak widzimy, frekwencja jest duża, też z wielu miejscowości z całej Polski. Myślę, że to jest doskonałe miejsce na to, żeby wymienić się doświadczeniami, poznać różnego rodzaju inicjatywy, a także cieszyć się, że sołtysi, czyli te osoby, które są najbliżej mieszkańców, chcą dla nich dalej się rozwijać i działać. Oprócz prowadzenia jednego z wykładów, wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak wzięła również udział w debacie z sołtysami. Nie ukrywam, że jestem trochę zdenerwowana, ponieważ będzie też dyskusja o relacjach organ wykonawczy i sołtysi. Moje nerwy nie wynikają stąd, że mam coś na sumieniu w cudzysłowie, ale to zawsze wymaga takiego pokazania też różnych sposobów funkcjonowania, współpracy. Też liczę na to, że się dowiem pewnych takich informacji, ale bardzo się cieszę z tego spotkania. Wszystko, co się dzieje od dołu, jest absolutnie twórcze, niezwykle korzystne i przynosi znakomite owoce. My również przyklaskujemy takiej inicjatywie. Zawsze warto wymieniać doświadczenia, dyskutować i po prostu pogłębiać swoją wiedzę. Polecamy również zobaczyć. Powiat Gdański prezentował się na Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów w Amber Expo oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.